Kate, gdzie się podział Disney na twoim kanale? Ja wiem, że w tym roku nie było na moim kanale praktycznie nic poza wróżkami, holami i ewentualnie jeszcze zapowiedziami na ten rok. Jednak wynika to z tego, że wszystkie moje projekty i plany na filmy właśnie związane z Disneyem troszkę mnie przerosły, no po prostu wymagają ode mnie dużo więcej pracy niż się spodziewałam, dużo więcej pracy niż na przykład wróżki i tego typu filmy, więc filmy o Disneyu będą jak najbardziej i będą naprawdę super. W ogóle planuję jedną nową serię, tylko że no musicie mi dać na to troszeczkę więcej czasu. A dziś, tak jak już pewnie zdążyliście się domyślić po tytule, mam dla was Harry Potter, tak. Ponieważ wiem, że dużo ludzi lubi oglądać tagi na moim kanale, bez względu na to, o czym są. Tak więc no jestem wielką fanką Harry'ego Pottera i postanowiłam zrobić dla was ten tag. Zapraszam do oglądania. Pytania ogólne. Ulubiona książkowa część Harry'ego Pottera. Tutaj chyba nikogo nie zaskoczę, ponieważ jest to więzień Azkabanu, jak u większości ludzi na świecie, tak przynajmniej mi się wydaje, bo to jest po prostu najlepsza część. Prawda? I w ogóle strasznie zniszczone mam już te książki. Wiele razy czytane. Najgorsza książkowa część Harry'ego Pottera. I to w sumie zmieniło się jakiś czas temu, ponieważ teraz jest to Czara Ognia. Kiedyś najbardziej nie lubiłam piątej części, czyli Zakonu Feniksa, ale po tym jak zwrócono mi uwagę na to, ile tu jest strasznie głupich błędów w tej właśnie książce i ile rzeczy tu jest absolutnie bez sensu po prostu, no to jakoś tak straciłam do niej szacunek, można tak powiedzieć. Tak więc no niestety Czara Ognia. Ulubiona filmowa część Harry'ego Pottera. Tutaj zero różnicy, też więzień Azkabanu, bo no, tak jak mówiłam, jest to po prostu najlepsza część. Bez względu na to, czy film, czy książka. I tak ją kocham. Najgorsza filmowa część Harry'ego Pottera. I tutaj mimo wszystko nadal zostaję przy Zakonie Feniksa. I tak naprawdę ja nawet nie wiem dlaczego, ale zawsze miałam problem przebrnąć przez książkę, ponieważ ona była dla mnie taka długa i nudna. I film też zawsze mi się wydawał jakiś taki nudny. Nie wiem czemu tak naprawdę, ale no jakoś tak nie przepadam za nim po prostu. Postaci. Ulubiony Weasley. I tutaj mamy trochę problem, bo ja wiem, że to się teoretycznie powinno czytać Weasley właśnie, ale no niestety przez pierwsze filmowe części Harry'ego Pottera dostawaliśmy wspaniały dubbing, gdzie to było czytane Weasley. I jakoś tak przyzwyczaiłam się do czytania Weasley i to dla mnie są Weasleyowie. Ja wiem, że tak się nie powinno czytać, ale no, dla mnie to na zawsze pozostaną Weasleyowie, niestety. I ulubionymi są zdecydowanie Fred i George. Ja wiem, że to nie jest jeden konkretny, tylko dwóch, ale oni są tak jakoś tak w komplecie, w paczce zawsze razem, więc Fred i George. Ulubiona postać żeńska. Luna Lovegood. I ja strasznie żałuję, że ona pojawiła się dopiero w piątej części i nie było jej wcześniej, i nie było jej dłużej, i że pojawiła się w tej części, której najbardziej nie lubię. Smuteczek, ale no, Luna to jest wspaniała postać, naprawdę. Ulubiona postać męska. Aha, tu mam naprawdę ogromny problem, żeby wybrać, tak pomiędzy Siriusem, Lupinem i Neville'em może jeszcze? No, tych trzech tak zdecydowanie lubię najbardziej i mam problem, żeby wybrać między nimi. Ulubiony czarny charakter. Draco Malfoy. Cudowny, od pierwszej części. Ale powiem wam, że tak naprawdę najbardziej go chyba polubiłam w szóstej. Wtedy, kiedy było widać ten jego taki konflikt wewnętrzny, kiedy on tak musi coś zrobić, ale nie chce tego zrobić, tak niby jest zły, ale tak naprawdę to nie chce być zły, ale musi być zły, bo jest w takiej złej rodzinie. No, naprawdę bardzo fajnie to jest napisane. Ulubiony profesor. Snape. Bardzo Snape, bo jest po prostu cudowny. Chociaż nie powiem, że chciałabym mieć takiego nauczyciela, ale naprawdę jest wspaniały. No i jeszcze Lupin, siłą rzeczy, bo też był nauczycielem i profesorem. Ale tak, no Snape jednak bardziej. Wolałabyś A. umyć Snape'owi włosy, czy B. słuchać przechwały Lockharta przez cały dzień? Chyba A, ale to wynika z tego, że ja po prostu nie mam tyle czasu, żeby siedzieć cały dzień i słuchać czyichś przechwałek. Więc no, w sumie to A, bo ja przypuszczam, że to miało być takie obrzydliwe tak jakby, bo niby Snape ma tłuste włosy, ale no nie wiem, no nie jest to dla mnie za bardzo obrzydliwe, więc
Czemu nie? Może być. Lepsze to niż zmarnować cały dzień na słuchanie kogoś, kogo się nie chce słuchać, nie? Wyzwać do walki A. Bellatrix w dobrym humorze, czy B. rozwścieczoną Molly? Zdecydowanie A, bo po pierwsze lepiej nie zadzierać z rozwścieczoną matką, a po drugie to Molly i tak wygrała z Bellatrix, więc jakby... Nie widzę w ogóle dylematu w tym pytaniu, naprawdę. Wolałabyś przyjechać do Hogwartu A. pociągiem, czy B. latającym samochodem? Po raz kolejny A, ale tu nie ma żadnego spisku. Po prostu te odpowiedzi są lepsze. Znaczy, po prostu zastanawiałam się, czy można przyjechać do Hogwartu latającym samochodem. Bo w sumie latającym samochodem to można przylecieć. Ale polski język to jest trudny język, ja wiem. Ale tak czy inaczej pociągiem, bo ten pociąg jest naprawdę fajny, tak więc no, pociąg. Chociaż wiem, że latanie jest dla mnie dość kuszące, ale ten samochód, no ja bym mu po prostu nie ufała. A. Pocałować Voldemorta, czy B. uraczyć Umbridge kąpielą z bąbelkami? Tutaj bardzo istotną rolę odgrywa to, czy ja jej po prostu mogę tą kąpiel przygotować i sobie pójść, czy muszę jej tą kąpiel przygotować i przy niej siedzieć w trakcie. Bo to jest bardzo istotne, ale w zasadzie to nawet gdybym miała przy niej siedzieć, to wolałabym to niż pocałować Voldemorta. Więc i tak B. A. Dosiąść hipogryfa, czy B. przelecieć się błyskawicą? Czy dosiadanie hipogryfa nie łączy się z leceniem na nim? W sumie to bardzo niedokładne są te pytania. Ale no, jak wszyscy dobrze pewnie już wiedzą, to ja bardzo, bardzo chciałabym latać. Tak więc chyba przelecenie się błyskawicą. Chociaż z drugiej strony to gdybym mogła dosiąść hipogryfa i na nim się przelecieć, to zdecydowanie A, bo hipogryf jest dużo bardziej kuszący niż miotła. Jakkolwiek to brzmi, ale no to... No albo A, albo B, w zależności od tego, jak rozumiecie to pytanie. Książka a film. Coś, co nie było pokazane w filmie, a powinno się w nim znaleźć. Skrzaty. I ja wiem, że był zgredek i był stworek później również, ale mi chodzi o całą resztę skrzatów. Bo jak dobrze wiemy, była raz scena, tylko nie pamiętam w której książce, jak Harry, Hermiona i Ron weszli do kuchni w Hogwarcie i tam pracowały skrzaty. Była w ogóle Mrużka, której w ogóle nie było w filmach, nie wiem czemu, bo to była naprawdę bardzo fajna postać. I cała akcja z wszą, albo z wesz, bo nie wiem jak to się odmieniało w książce, w sumie nie pamiętam. Ale tak czy inaczej, no cała ta akcja związana ogólnie ze skrzatami domowymi, która była bardzo rozwinięta w książkach, a w filmach jej nie było w ogóle, więc no, zdecydowanie powinna się tam znaleźć. Gdybyś mogła wybrać jedną część, która zostanie nakręcona ponownie, to która by to była? Długo o tym myślałam i ostatecznie doszłam do wniosku, że Komnata Tajemnic, ponieważ ostatnio bardzo często oglądam Harry'ego Pottera i druga część to jest część, w której jest bardzo dużo efektów specjalnych, które wyglądają po prostu źle, ale tak bardzo źle. Jak się tak przyjrzycie z Gretkowi w drugiej części, to on wygląda tragicznie po prostu, taki plastuć z niego wręcz, więc druga część ze względu na to, że po prostu te efekty specjalne mogłyby być zrobione dużo lepiej po prostu w tych czasach. Tak więc no, Komnata Tajemnic. Hogwart. Jaki byłby twój patronus? Tak w zasadzie to dlaczego to pytanie znajduje się w kategorii Hogwart? Nieważne, tak czy inaczej myślę, że byłby to jakiś ptak. Chyba orzeł, ale ciężko mi powiedzieć. Jednak myślę, że na pewno jakiś ptak. Które z trzech insygniów śmierci wybrałabyś? W sumie to żaden, bo nie wydają mi się ani trochę kuszące. No, w moim życiu absolutnie nie dzieje się nic takiego, że któryś z nich mógłby mi się przydać. Ale jakbym już musiała wybrać, no to peleryna niewidka pewnie. No, chyba tak. Trochę ta różdżka też kusi, ale no nie wiem, po co miałaby mi się przydać, więc... Więc no, peleryna. Na jakiej pozycji grałabyś w drużynie Quidditcha? To jest pytanie, na które już odpowiadałam w Book TMI, tak, czyli na żadnej. Nawet trybuny by mnie nie interesowały, bo no ja po prostu nie lubię sportu.
Niestety. Do którego domu w Hogwarcie najprawdopodobniej byś należała? Zawsze czułam się krukonką. Do którego domu przydzieliła Cię tiara na Pottermore? Do Hufflepuffu. I mam takie wrażenie, że... faktycznie bym tam pasowała. I to jest trochę smutne, bo naprawdę całe życie czułam się krukonką. Który przedmiot najbardziej by Ci się spodobał? Transmutacja, latanie i opieka nad magicznymi stworzeniami. Ja wiem, że to są trzy, a nie jeden, ale nieważne. I wiem, że latanie może być trochę mylące z tego względu, że nie widzę się w ogóle w drużynie Quidditcha. Ale można latać na miotle i nie być w drużynie Quidditcha? Prawda? Można. Tak więc, no, te trzy. Którego zaklęcia chciałabyś koniecznie się nauczyć? Mobili Corpus! I jeśli nie kojarzycie tego zaklęcia, to nic dziwnego, bo ono się pojawiło chyba tylko i wyłącznie raz, i to w książce. Ale jest to zaklęcie, które pozwala na lewitację ciała. Nie wiem, czy tylko czyjegoś, czy swojego również, ale tak czy inaczej, jest jakaś nadzieja. No i wiem, że Voldemort jakoś latał sam z siebie, ale do dzisiaj chyba nie wyjaśniono, jak on to robił, nie? Może właśnie używał tego zaklęcia? Nie wiadomo. Które zwierzątko wzięłabyś ze sobą do Hogwartu? No zawsze jest ten dylemat pomiędzy sową a kotem, ale kota można mieć przy sobie, a sowa siedzi w sowiarni, więc chyba jednak kota. Z którą postacią z Hogwartu zaprzyjaźniłabyś się najszybciej? Myślę, że z Luną, no bo wiecie, szalone osoby się przyciągają? Czy coś tam? Nie wiem, no. Luna jest dziwna, ja trochę też, co chyba widzicie, więc myślę, że z Luną. Pozostałe. Choć uwierzcie mi, że gdyby się ktoś uparł, to naprawdę upchnąłby te pytania w pozostałych kategoriach, ale te kategorie są w ogóle dziwnie podzielone, więc jakby nie będę się sprzeczać z tą osobą, która robiła ten tak. Jeśli mogłabyś zmienić coś w obojętnie której części, co by to było? Harry. Nie zrozumcie mnie źle, bo on na początku jest całkiem znośną postacią, ale później robi się niezwykle irytujący i no, nie przepadam za nim w tych ostatnich częściach, więc no, zmieniłabym jego charakter. To jest naprawdę to, co najbardziej mi przeszkadza w tych książkach. Ulubiony Hunsford. Lunatyk i łapa? Ja wiem, że to jest dwóch, a nie jeden i to tak naprawdę jest 50% z Hunsfordów, ale no, kocham obydwie te postacie. No, co poradzę, no. Jeśli mogłabyś wskrzesić jednego bohatera, który by to był? Zdecydowanie Fred. Pomijając fakt, że zginęło tam mnóstwo innych postaci, które uwielbiam, to jednak, wiecie, życie bez bliźniaka jest naprawdę trudne, co zresztą widać po tym, jak potoczyło się dalej życie George'a, więc no, Fred. Insygnia śmierci czy Horcruxy? No i po raz kolejny nic, tak naprawdę, ale jakbym już musiała wybrać, to chyba insygnia, bo Horcruxy, jak dobrze wiemy, powstawały w bardzo brzydki sposób, więc no, raczej insygnia. Chociaż jak już wiemy, to raczej mnie nie kuszą. Ulubiony pairing w Harry Potterze? Najbardziej Tonks i Lupin. Ale gdybym miała tak jeszcze wybrać drugie miejsce, to Luna z Neville'em, bo też są po prostu cudowni razem. Naprawdę to, jak oni się zeszli w ostatniej części, było takie super, że... No, tak więc te dwie pary. I to były już wszystkie pytania, tak więc bardzo Wam dziękuję za oglądanie i dajcie mi znać, czy chcecie, żebym robiła więcej tagów spoza Disneya, chociaż tagi z Disneya również będą, ale dajcie mi znać, czy takie spoza też mam robić, czy też nie. No, a ja bardzo dziękuję Wam za oglądanie i do następnego filmu. Pa, pa!